Otwarty mikrofon, Radio Opole. A z nami jest już również pani Marcelina Zawisza, posłanka Nowej Lewicy. Dzień dobry. Posłanka partii Razem z klubu Lewicy. No właśnie, zawsze mam, przyznam, problem i to jest też, myślę, problem też chyba waszych wyborców trochę, prawda? Bo ten duży parasol pod tytułem Nowa Lewica obejmuje bardzo różne ugrupowania. I czy to nie jest trochę tak, że właśnie poprzez to, że państwo pod jednym parasolem występują, to się trochę wasza własna tożsamość rozmywa? Nie, myślę, że tożsamość partii Razem się nigdy nie rozmyje i myślę, że doskonale zdają sobie sprawę z tego nasi wyborcy. Myślę, że to trochę tak jak w zasadzie w innych krajach Unii Europejskiej, nie tylko Unii, w ogóle na całym świecie, że partie, które są bardzo do siebie podobne, mają bardzo zbliżony program, często ze sobą współpracują i tak tutaj się dzieje w przypadku partii Razem i Nowej Lewicy. No właśnie, a co jest takim elementem łączącym partię Razem właśnie z Nową Lewicą i z pozostałymi ugrupowaniami? No przede wszystkim myślę, że ta wrażliwość o to, żeby zadbać o człowieka. Myślę, że to jest tak naprawdę clue naszego programu, to znaczy tak przygotować państwo i tak zapewnić, nie wiem, jakość usług publicznych, żeby to państwo jak najlepiej służyło obywatelowi, obywatelce, żebyśmy mogli spokojnie żyć i funkcjonować w naszym kraju. Nie musieli się martwić o system ochrony zdrowia, edukację, o takie podstawowe rzeczy, które tak naprawdę są nam po prostu niezbędne do życia. I myślę, że to jest coś, co nas łączy. Dzielą nas oczywiście jakieś szczegóły dotyczące, na przykład, nie wiem, wysokości progów, czy tego, jak szybko wprowadzać różne zmiany, ale to jest wszystko elementem kompromisu w sytuacji, w której znajdujemy się w koalicji. Czasami ustępujemy my, czasami ustępują nasi partnerzy. Mm-hmm. No właśnie, a propos tych różnych elementów dotyczących na przykład ochrony środowiska, bo zawsze było tak, że to właśnie Lewica była tą częścią wrażliwszą na kwestie związane z ochroną środowiska. Ja chyba sobie przypominam, że Lewica to była przeciwko budowie elektrowni atomowych. Dobrze pamiętam? Nie, partia Razem od momentu powstania zawsze była za budową elektrowni atomowej. Nowa Lewica jest w procesie. Oni w programie mają wpisane te małe reaktory, te najnowszego typu. W związku z czym myślę, że tutaj ta zmiana postępuje w tym kierunku, w którym no tak naprawdę chcą Polki i Polacy, czyli bezpieczeństwa, suwerenności energetycznej, tak żeby Polska była zupełnie niezależna energetycznie od innych krajów i myślę, że tutaj co do tego nie ma wątpliwości. Patrząc zresztą na wyniki badań, znaczy większość Polek i Polaków chce energii jądrowej, chce energii atomowej po to, żeby to bezpieczeństwo i tą suwerenność energetyczną mieć. Czyli nie oprotestujecie tych kontraktów, które niebawem Polska będzie zawierała na budowę elektrowni jądrowych? Co do zasady oczywiście nie, bo wydaje mi się, że tutaj partia Razem nigdy nie dała cienia wątpliwości odnośnie tego, że Polska powinna zmierzać w tym kierunku, wręcz przeciwnie, my od wielu lat mówiliśmy, że gdyby poprzednie rządy, wszystkie poprzednie rządy tak naprawdę poszły w tym kierunku, no to teraz bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji w momencie napaści Rosji na Ukrainę. I to jest coś, co powinno być priorytetem nie tylko tego rządu, ale też każdego kolejnego. To jest, wszyscy wiemy, że to będzie trwało 20-30 lat, zanim ta elektrownia realnie będzie mogła funkcjonować autonomicznie, w związku z czym tak naprawdę no to jest coś, co to jest sztafeta, tak? Znaczy, to jest sztafeta energetyczna. Każdy kolejny rząd będzie przejmował po prostu pałeczkę i będzie musiał zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby ta elektrownia powstała jak najszybciej, żeby jak najszybciej zapewnić nam bezpieczeństwo. No właśnie, pani mówi tutaj o sztafecie, a co by się wydarzyło? No przyjmijmy taki scenariusz, bo przecież nie da się przewidzieć jednoznacznie wyników wyborów, że obecna opcja traci władzę, do władzy dochodzi natomiast ta szeroka koalicja, o której się mówi od dłuższego czasu, partii opozycyjnych, w tym między innymi Nowej Lewicy. I czy nie okaże się tak, że na fali jakby odcinania się od dorobku poprzedniego rządu też i do kosza polecą te umowy na budowę elektrowni jądrowych? Myśli pani, że to jest prawdopodobne? Absolutnie nie. Akurat tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Zarówno Platforma Obywatelska wielokrotnie zapewniała, że chcą budować elektrownię atomową. Szczerze powiedziawszy, jestem szczególnie rozczarowana, że właśnie przez te 8 rządów Platformy niewiele się w tym obszarze wydarzyło.
Nowa Lewica, tak jak mówię, już ma w programie wpisane małe reaktory. Partia Razem jest jak najbardziej za. PSL, Porozumienie Gowina, jakby wszystkie te partie opozycyjne jakby tutaj nie mają żadnych wątpliwości i wszyscy wyrażają poparcie dla projektu atomowego w Polsce, biorąc pod uwagę, że po prostu widzimy, jak wygląda sytuacja, przy czym, i tutaj to jest bardzo duże zastrzeżenie, to znaczy przede wszystkim trzeba inwestować w tym samym czasie w energię odnawialną typu wiatraki, fotowoltaika, po to, żeby stworzyć miks energetyczny, który jest jak najbardziej zielony i jak najbardziej zabezpieczający polskie potrzeby. Czyli ten miks powinien wyglądać OZE plus atom. I co do tego myślę, że na opozycji również jest pełna zgoda. I ani kilograma węgla? No musimy dążyć do tego, żeby mieć gospodarkę niskoemisyjną oraz musimy pogodzić się z faktem, że ten węgiel, który jest w Polsce, jest położony coraz głębiej, coraz trudniej się go wydobywa, kosztuje to coraz więcej, ale prawda jest też taka, że jest to coraz bardziej niebezpieczne dla górników, w związku z czym naprawdę nie ma co się oszukiwać i udawać, że sytuacja taka, jak jest obecnie w Polsce, będzie mogła trwać wiecznie. W związku z czym tak naprawdę my, czego potrzebujemy, to plan dla Śląska, tak żeby nie zostawić Śląska. Tak jak zresztą mówiliśmy o tym wielokrotnie, po prostu samego sobie i zainwestować tak, żeby ta transformacja energetyczna w Polsce nie odbyła się właśnie kosztem Śląska, bo widzieliśmy już to przecież w latach 90., co się wydarzyło z Wałbrzychem. Nie chcemy powtórki, ale to tak naprawdę jest działanie długofalowe, w związku z czym, tak jak mówię, to nie jest tylko i wyłącznie 4 lata jednego rządu, to będzie projekt, który będzie trwał w Polsce przez następne dekady. A jak trzeba będzie głosować teraz w Sejmie ustawy w sprawie atomu, to państwo będą odczuwali jakiś dyskomfort, głosując ręka w rękę z Prawem i Sprawiedliwością i Zjednoczoną Prawicą? Wielokrotnie głosowaliśmy ze Zjednoczoną Prawicą, kiedy to było w interesie Polski i Polaków, ponieważ my tak naprawdę jesteśmy w Sejmie po to, żeby poprawiać sytuację ekonomiczną, ale nie tylko, społeczną Polek i Polaków, w związku z czym tak jak zagłosowaliśmy za pieniędzmi z Europejskiego Funduszu Odbudowy, tak Partia Razem, jeżeli oczywiście w tych ustawach nie będzie nic kontrowersyjnego, a wiemy, że Prawo i Sprawiedliwości zdarza się wrzucać jakieś wrzutki, które nie dotyczą projektu, nie dotyczą danego zagadnienia, tylko po prostu są dodatkowym prawem, które jakby zupełnie jest spoza tej bajki, o której w danym momencie jakby debatujemy. No to oczywiście Partia Razem nie będzie miała problemu, żeby poprzeć projekt energii jądrowej w Polsce. No ale z drugiej strony współpracują państwo i są zresztą namawiani przez tę opcję zgrupowaną wokół Platformy Obywatelskiej, która się chce totalnie różnić od rządzących, czyli głosując przeciwko na przykład dla zasady. Czy takie rozumienie uprawiania polityki mieści się w pani kanonach rozumienia tej działalności? Nie, absolutnie w moich się nie mieści. Każde moje głosowanie to jest tak naprawdę w interesie, jeżeli uważam, że coś jest w interesie Polek i Polaków, to nie mam problemu z tym, żeby zagłosować niezależnie od tego, kto zgłasza daną ustawę czy daną poprawkę. Jeżeli ma ta poprawka szansę na większość, jeżeli ma ta ustawa szansę na większość, dzięki temu, że za nią zagłosujemy. Dokładnie tak było w przypadku pieniędzy z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Polska jest w sytuacji popandemicznej. Jesteśmy w sytuacji, w której ta fala uchodźców w Polsce była największa. W związku z czym potrzebujemy tych pieniędzy, nasza gospodarka potrzebuje tych pieniędzy. Polscy przedsiębiorcy, samorządy potrzebują tych pieniędzy, więc nie mieliśmy problemu z tym, żeby zagłosować za ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy. I dokładnie tak samo podchodzimy do każdej innej rzeczy. I szczerze powiedziawszy, w taki sposób rozumiem politykę, to znaczy działania mające na celu poprawienie sytuacji Polek i Polaków. I wydaje mi się, że tutaj nie jestem odosobniona w moim klubie oraz na pewno w mojej partii. A czy projekt tak zwanej szerokiej koalicji opozycyjnej już jest projektem martwym? Co pani o tym sądzi? No myślę, że nie będzie wspólnych list, bo co do tego już się zgadza w zasadzie nawet sam Donald Tusk, który był głównym inicjatorem tego pomysłu. Wyobrażam sobie, że istnieje możliwość utworzenia wspólnego rządu i tak naprawdę na ten temat w tym momencie toczą się głównie dyskusje i Lewica zachęca, żeby właśnie te
tym kierunku te dyskusje głównie miały miejsce, bo tak naprawdę od wyniku wyborczego, od tego, kto będzie miał jaką siłę, będzie zależało to, w którym kierunku ta koalicja, jeżeli ona powstanie, pójdzie. Im silniejsza będzie lewica, tym większa gwarancja tego, że zrealizowane zostaną takie postulaty, jak nie tylko właśnie troska o człowieka, czyli te kwestie gospodarcze, ekonomiczne, ale również na przykład takie rzeczy jak świeckie państwo, jak prawa kobiet do przerywania ciąży, jak zapewnienie równości osobom LGBT+. Znaczy, to są takie rzeczy, które po prostu dla nas wszystkich są standardem. I im silniejsza lewica, tym większa szansa na to, że te jakby dwie grupy postulatów, tak, będą zrealizowane. No właśnie, ale czy po tej drugiej stronie, tej silniejszej prawdopodobnie, jeżeli chodzi o wynik wyborczy, czyli po stronie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, jest chęć współdziałania z lewicą właśnie w realizacji takiego bardzo lewicowego, jakby nie patrzeć, programu? No to już skręcił troszeczkę w lewo. Widzisz, że Polki i Polacy widzą, jak żyje się w innych krajach, i to, co kiedyś było postrzegane przez wielu polityków polskiej prawicy, szeroko rozumianej prawicy, ponieważ Donald Tusk jest politykiem centroprawicowym, za takie niekoniecznie dostosowane dla Polski. Widzą, że to jest standardem w innych krajach europejskich i też zaczynają o tym mówić. To znaczy, cała ta debata dotycząca tego, że mieszkanie jest prawem człowieka i że mieszkanie jest prawem, a nie jest towarem i że nie może być po prostu traktowane jak towar każdy inny, ponieważ jeżeli ktoś nie ma dachu nad głową, to nie jest w stanie normalnie funkcjonować, nie pójdzie do pracy, nie wyśle dzieci do szkoły, bo jakby bez dachu nad głową jesteśmy tak naprawdę w najtrudniejszej sytuacji, w jakiej może człowiek się znaleźć, pomijając kwestie zdrowotne. Więc wydaje mi się, że to przesunięcie polskiej debaty politycznej i pokazanie, że wszystkim tym, którzy jakby nie mają możliwości zdobycia tego mieszkania, państwo musi pomóc poprzez budowę mieszkań czynszowych, poprzez wspieranie takich akcji jak na przykład partnerstwo publiczno-prywatne, które buduje część mieszkań na wynajem, część na sprzedaż. To są działania, które są niezbędne w takim zwykłym europejskim kraju. Dzieje się to we wszystkich krajach. Polska, wiadomo, że jest tym krajem, który ma najwięcej tak naprawdę tych mieszkań na własność. Takie kraje jak na przykład Niemcy czy Austria, tam się w dużej mierze stawia na wynajem. I oczywiście trzeba znaleźć coś po środku, tak? To musi być wybór. To nie jest tak, że teraz przestaniemy budować mieszkania na sprzedaż. To jest tak, że będziemy w tym momencie dawać wybór ludziom. Czy chcą mieszkać w TBS-ie, czy chcą mieszkać w mieszkaniu czynszowym, czy chcą mieszkać we własnościowym. I w każdym z tych obszarów państwo powinno pomóc. I fakt, że nawet Donald Tusk po tylu latach mówienia o tym przez lewicę w końcu to dojrzał, myślę, że to tak naprawdę dobrze wróży temu, co może się wydarzyć w Polsce, o ile oczywiście ta zmiana jest trwała. No właśnie, słowa. Tutaj można by się posłużyć szekspirowskim cytatem. Czy państwo mają gwarancję, że no właśnie nie skończy się tylko na słowach, bo przecież rozmawiacie z ugrupowaniem, które sprawowało już władzę? Panie redaktorze, standardem europejskim jest to, że podpisuje się umowę koalicyjną, w której zawiera się różne właśnie tego typu rzeczy, które powinny być zrealizowane. I od tego, czy one będą zrealizowane, czy nie, no to tak naprawdę już nie jesteśmy w stanie wywróżyć w tym miejscu. No ale też prawda jest taka, że jeśli nie będą się działy, no to ja nie wróżę. Nie wróżę temu rządowi sukcesu, jeżeli nie będzie się wywiązywał ze swoich postulatów. Bo to, co kiedyś w latach 90. było standardem, czyli obiecywanie przez polityków, a później niedostarczanie tego, co obiecali, już dawno minęło. Ludzie mają, jakby jesteśmy w zupełnie innym momencie, w momencie funkcjonowania naszego kraju. Ludzie mają zupełnie inne oczekiwania i oczekują tego, że politycy, którzy im obiecają, że zrobią pewne rzeczy, później je zrobią, a jeśli nie, to oni z tego rozliczą, niezależnie od tego, jak bardzo popierają te ugrupowania w tym momencie. W związku z czym myślę, że co do tego, jak będzie, to będziemy musieli zobaczyć, ale taką gwarancją, która da taki podstawowy poziom zaufania, no to będzie ta umowa koalicyjna, jeżeli ona powstanie. No właśnie, ale nie ma pani takiej obawy, że to właśnie, że gdyby Zjednoczona Prawica i Prawo i Sprawiedliwość straciły władzę, to zostanie zastopowana ta taka polityka mocno prospołeczna, w gruncie rzeczy lewicowa również.
Nie, nie mam absolutnie takiego wrażenia. To szczerze powiedziawszy, będzie oczywiście zależało od tego, jak silna będzie lewica, bo im silniejsza będzie lewica, tym większa będzie gwarancja tego, że te programy i w ogóle ten kierunek prospołeczny zostanie utrzymany. Ale prawda jest taka, że my potrzebujemy jakby z jednej strony transferów socjalnych oczywiście, ale z drugiej strony my potrzebujemy też drugiej nogi, to znaczy tej, która odpowiada za wysokiej jakości usługi publiczne, to znaczy na przykład żłobki, które są dostępne dla każdego dziecka, a nie tylko dla dzieci z dużego miasta i tylko jeśli się dostaną albo rodziców na to stać, żeby mogli posłać to dziecko do żłobka. W sytuacji, w której zachęcamy kobiety do powrotu do pracy, no to taki żłobek jest po prostu koniecznością, no i nie może być tak, że to jest kwestia kodu pocztowego, gdzie kto mieszka, czy taki żłobek ma dostępny. To jest kwestia tego, że nie możemy tak długo czekać w kolejkach do lekarza, że nie może być tak, że ustawa, która mówi o wysokości nakładów na ochronę zdrowia, oszukuje obywateli i obywatelki, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość pisało tam mechanizm mówiący o tym, że nakłady liczy się do 2 lat do PKB, w stosunku do PKB do 2 lat wstecz. I szczerze powiedziawszy, gdyby tam wpisali do 20 lat wstecz, no to mielibyśmy jeszcze wyższe nakłady i w ogóle wszystko by było przecież wspaniale. A jak jest, każdy wie, ponieważ każdy kontakt z lekarzem, lekarką, czy w ogóle systemem ochrony zdrowia w Polsce jest taki, że dużo osób no niestety klnie pod nosem, kiedy zdaje sobie sprawę z tego, jak trudno jest po prostu do tego lekarza się często dostać. Ja mam 2 dzieci w tym momencie i naprawdę dostanie się do okulisty dziecięcego czy do kardiologa, no to nie są proste sprawy i myślę, że każdy rodzic i każdy, nie wiem, małżonek czy partner, partnerka jakby widzą, jak to wygląda, no bo to nie jest chyba dużym zaskoczeniem, jeżeli powiem, że każdy z nas będzie w końcu pacjentem, mój pacjentką i wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wygląda system ochrony zdrowia, bo mamy z nim bezpośredni kontakt. To jest też kwestia oczywiście tych mieszkań. Mieszkanie Plus Prawa i Sprawiedliwości okazało się być kompletną klapą. I ja szczerze powiedziawszy, naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego Jarosław Kaczyński po prostu przeszedł nad tym do porządku dziennego. Jest sposób na to, żeby to zrobić i to jest zobowiązanie samorządów przy jednoczesnym sfinansowaniu tego z budżetu państwa do budowy takich mieszkań. I tam, gdzie to się da, po prostu takie mieszkania czynszowe postawić, tak żeby ludzie mieli możliwość taniego wynajmu, ale realnie taniego wynajmu, tak żeby na przykład pielęgniarka, nauczycielka, czy nie wiem, taksówkarz mogli skorzystać z takiego programu państwowego i mieszkać w normalnych warunkach, a nie gnieść się całą rodziną na przykład na 40 metrach 5 osób, tak jak czasami się w Polsce dzieje. O które lewica będzie walczyć, czy to teraz, czy to w kolejnym rządzie. No właśnie, ale tutaj akurat mówi pani o problemach, które wyglądają dotąd na nierozwiązywalne w perspektywie polskiej polityki w ciągu ostatnich 20-30 lat, więc bardzo ambitne zadanie państwo sobie stawiają, jeżeli chodzi o problemy społeczne. A propos tego mieszkania plus, to nie sądzi pani, że tutaj ten program trochę padł ofiarą wojny, jaką niektóre samorządy to toczą z obecnym rządem? Nie, myślę, że każdy samorząd chciałby móc powiedzieć, że ma mieszkania, w których ludzie mogą się wprowadzić, żeby mieszkać. Znaczy, to też jest wtedy sukcesem samorządu, w związku z czym absolutnie tak nie uważam. Mhm. Uważam, że ten program był po prostu bardzo źle poprowadzony, skonstruowany. On nie był skonsultowany z samorządami. No i sytuacja po prostu jakby skończyła się kompletną klapą. A przypominam, że każdy program, który kończy się kompletną klapą, to jest tak naprawdę podburzanie zaufania do kolejnych programów państwowych, bo jeżeli im więcej programów po prostu się nie udaje, tym mniejsza wiara w to, że kolejne programy zakończą się sukcesem. No właśnie, a jeżeli chodzi o ochronę służby zdrowia, no to powtarzają to eksperci, politycy, właściwie wszyscy, że żeby ona funkcjonowała na jakimś przyzwoitym poziomie, to trzeba po prostu więcej pieniędzy na tę ochronę zdrowia wyłożyć. Tylko oczywiście pojawia się pytanie, skąd wziąć te pieniądze? No, prosta odpowiedź, z podniesienia podatków. Czy to jest taka opcja, którą nowa lewica rozważa? My w Partii Razem od samego początku mówimy, że to, co trzeba rozważyć,
to poza tymi jakby mechanizmami, które są już wbudowane w system, czyli składka zdrowotna, jest jeszcze ten element dofinansowania z budżetu. I dla mnie osobiście najlepszym w ogóle rozwiązaniem by było w ogóle przejście w całości na budżetowe finansowanie systemu ochrony zdrowia, czyli włączenie składki po prostu w ramach podatku, znaczy jakby zrobienie tak naprawdę czegoś na wzór jednolitej daniny, która by była po prostu później dzielona budżetowo. I podobne rozwiązanie funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, gdzie po prostu nie ma tej fikcji składki i budżetu, po prostu jakby jest przekazywane są środki budżetowe na system ochrony zdrowia, no ale to oczywiście jakby jest kolejny krok. To, co trzeba zrobić, to generalnie poszukać tych pieniędzy w różnych miejscach, tak? Znaczy w tym momencie mamy wielkie korporacje, które nie płacą podatków w Polsce. Mamy, i to nie mówię tylko o tych wielkich korporacjach, które jednocześnie mają ogromne budynki, w których pracuje tam, nie wiem, setka, czy trzy setki, czy pięć setek pracowników, ale mówimy też o tych wielkich cyfrowych przedsiębiorstwach. My złożyliśmy projekt ustawy, te pieniądze w zasadzie mogłaby Polska już ściągać z takich korporacji jak Facebook, Twitter, czy innych tego typu korporacji cyfrowych. No i rząd Prawa i Sprawiedliwości niewiele z tym robi. Jakby to nie chodzi o to, że to będą takie pieniądze, które staną się jakby no, tym źródłem zmiany, tak? Ale chodzi o to, że tych pieniędzy tak naprawdę w różnych miejscach jest sporo i gdybyśmy po nie sięgnęli, to ten system ochrony zdrowia mógłby być dużo lepszy. No i odnośnie zobowiązań państwa, no, tak jak już wspomniałam, rząd Prawa i Sprawiedliwości stworzył ustawę, która mówi, że PKB w Polsce liczy się, znaczy nakład na PKB liczy się do 2 lat wstecz, kiedy na przykład wojsko liczy się do roku bieżącego, to znaczy, że się da. Skoro jesteśmy w stanie wydawać ogromne pieniądze na wojsko. I oczywiście to nie jest tak, że ja teraz kwestionuję te środki, tylko mówię, że skoro tutaj się da, to znaczy, że w ochronie zdrowia też się da. I to, że to nie było robione, wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie ma woli politycznej. A nie ma tej woli politycznej, ponieważ duża część polityków, klasy politycznej wypisała się po prostu z systemu ochrony zdrowia i z niego po prostu nie korzysta, ponieważ ma dostęp czy to do częściowo sprywatyzowanej, czy prywatnego systemu ochrony zdrowia. I wydaje mi się, że tutaj kwestia tego, żeby uznać system ochrony zdrowia za priorytet, no to tak naprawdę to jest kwestia siły lewicy w kolejnym rządzie. A jeśli chodzi o te wielkie korporacje, które unikają opodatkowania w Polsce, to myśli pani, że problemem jest kwestia właścicielska, że należą one do akcjonariuszy amerykańskich, czy bezpośrednio do właścicieli będących obywatelami amerykańskimi? No wiadomo, że no, blisko teraz ze Stanami współpracujemy. To jest tylko Ameryka, to jest Cypr, to jest Irlandia, to są wszystkie te raje podatkowe, które zostały utworzone i które Unia Europejska toleruje bądź tolerowała, ponieważ są robione w tym momencie działania mające na celu takie uregulowanie tej kwestii, żeby to jednak zminimalizować funkcjonowanie takich rajów podatkowych. No to jest po pierwsze słabość państwa, ale po drugie to jest też pewna opieszałość struktur europejskich, które wprowadzają zmiany stosunkowo długo. Ale prawda jest taka, że państwo polskie nie jest kompletnie bezzębne, znaczy w tym momencie jest, ale mogłoby nie być, gdyby po prostu chciało. Są takie kraje, które wprowadziły podatek cyfrowy i po prostu ten podatek funkcjonuje w tych krajach. I to nie jest tak, że po prostu wszystkie te giganty cyfrowe wyprowadziły się z tego kraju, przestały funkcjonować, wyłączyły po prostu swoje serwery i powiedziały, nie, teraz na terenie tego kraju już nie będziemy działać. Dalej działają, po prostu opłacają stosowne podatki. No właśnie, bo czy jeszcze jedno pytanie na koniec, czy gdy będą się... Ja tylko dodam jedno zdanie, bo państwo nie może być tylko i wyłącznie silne wtedy, kiedy podatki musi płacić taksówkarz czy kwiaciarka. Państwo musi być przede wszystkim silne wtedy, kiedy właśnie takie giganty cyfrowe, ale nie tylko cyfrowe, wielkie korporacje po prostu uciekają, to wtedy państwo powinno tak naprawdę pokazać swoją siłę. A czy nowa lewica, idąc do wyborów, już bezpośrednio, gdy będzie się zbliżał ten moment... Partia razem, no dobrze. No ja właśnie nie wiem, czy państwo pójdą jako Nowa Lewica, czy jako Partia Razem? Nowa Lewica i Partia Razem tworzą klub Lewicy w Sejmie. Na ten moment podpisaliśmy
podpisaliśmy porozumienie o współpracy, o przedłużeniu tej współpracy, która miała miejsce do tej pory. Jest to również przedłużenie współpracy wyborcze, w związku z czym niedługo będziemy mieli kongres programowy, o którym będziemy Państwa informować. I o to ja chciałem pytać. Będziemy na kongresie programowym informować o tym, jakie są nasze priorytety programowe. O to właśnie chciałem zapytać Pani Poseł, bo chciałem zapytać, czy idąc do wyborów, my idąc do urny jako wyborcy, no, będziemy znali spisany na papierze program Partii Razem i Nowej Lewicy. Bo to podobno tak. Nie jest modne w tej chwili w polskiej polityce. Nie. Partia Razem i Nowa Lewica już w 2019 roku miały swój program i konsekwentnie w ramach tego programu składamy ustawy, które są, no nie są niestety procedowane w Sejmie, ale to niestety Prawo i Sprawiedliwość im mrozi i nie proceduje, ale te ustawy są systematycznie składane. One są również gotowe do tego, że w sytuacji, w której przejmiemy władzę, będziemy mogli po prostu te projekty, które do których się zapowiedzieliśmy realizować, ponieważ te ustawy są gotowe, są złożone do laski marszałkowskiej. Każdy może je przejrzeć, może się z nimi zapoznać. My też staramy się o nich informować najszerzej, jak to jest możliwe, na konferencjach prasowych, w rozmowach z wyborcami oraz w Sejmie na konferencjach. Staramy się, wielokrotnie składamy wnioski o włączenie ich do porządku obrad. No niestety nie spotykają się one z chęcią procedowania przez Prawo i Sprawiedliwość, co też mnie nie dziwi, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość chyba w tej kadencji przeprocedowało może z 5 czy 6 projektów opozycji. Mamy trzeci rok rządów w tej kadencji, w związku z czym to naprawdę nie jest jakoś spektakularnie dużo i nie jest to, no nie jest to jakby... Po 3 latach już mnie nie dziwi, że te projekty po prostu są w zamrażarce sejmowej i marszałek Witek ich nie wysyła do procedowania. Ale nie boicie się też, że Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica wam te projekty ukradnie, jak to bardzo często przedstawiciele innej partii sugerują, że oni dlatego nie przedstawiają programu, bo się boją, że partia rządząca ukradnie. Panie redaktorze, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość skopiuje któryś z naszych projektów i wprowadzi jako własny, no to oczywiście będzie to... Będziemy jakby informować o tym, że to jest projekt naszego autorstwa, ale prawda jest taka, że to, co jest najważniejsze i o co my walczymy, to jest to, żeby ludziom było lepiej. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość skopiuje którąś z tych ustaw i sprawi chociaż trochę dobra, biorąc pod uwagę, ile rzeczy niszczą, no to oczywiście jakby będzie nam trochę pewnie smutno, że to nie nasz projekt został procedowany, tylko kopia naszego projektu, ale będziemy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy komuś pomóc. Wyższe dobro zostanie zrealizowane. A jeszcze na koniec jedno pytanie. Co pani sądzi o tych atakach na przedstawiciela biura poselskie Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy, a ostatnio nawet na dom posłanki Prawa i Sprawiedliwości opolskiej, pani Wiolety Porowskiej, gdzie pod posesją rzucono takie ostrza, które miały za zadanie zniszczyć opony samochodów. Znaczy ja w ogóle nie popieram takich działań, ponieważ sama jestem teraz na etapie składania zeznań w 2 procesach, gdzie grożono mi śmiercią. I szczerze powiedziawszy, są takie granice, których nie powinno się przekraczać i oczywiście możemy się nie lubić, możemy się nie zgadzać, możemy mieć jakby różne zdanie na temat tego, jak funkcjonujemy w przestrzeni publicznej jako politycy czy polityczki i możemy się spierać, ale na poziomie demokratycznym wszystko. To znaczy, jeżeli coś przekracza demokratyczne ramy, czyli na przykład grożenie śmiercią, szczególnie pracownikom, którzy naprawdę po prostu pracują w tych biurach poselskich i jakby nie biorą na siebie tego bycia politykiem, polityczką, jakby tej, nie są tymi frontmenami, tak, czy frontmenkami, no to wydaje mi się, że po prostu tutaj jakby nie ma trochę, nie ma słów, żeby to usprawiedliwić, po prostu nie da się tego usprawiedliwić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, rozmawiałem z posłanką partii Razem Marceliną Zawiszą, posłanką dziękuję. Również Nowej Lewicy przecież. Klubu Nowej Lewicy z koalicjantki Nowej Lewicy. No i wszystko Państwo wiedzą. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Otwarty mikrofon, Radio Opole.